Cześć, Bartek z tej strony. Dzisiaj pokazuję Wam, jak możemy kształtować szlak ATP-CP, używając jedynie kettla, a dokładnie kettlebell swing. Jeśli nie wiesz, co to jest szlak ATP-CP, polecam obejrzeć dwa odcinki podcastu na temat szlaków energetycznych. Teraz w tym celu używamy tak zwanego EMOM, czyli Every Minute on the Minute, i wykonujemy 10 powtórzeń swingów. Staramy się, żeby były one jak najbardziej eksplozywne, jak najbardziej dynamiczne, starając się generować jak najwięcej mocy w przeciągu trwania czasu pracy. Staramy się, żeby ten czas pracy też był jak najkrótszy. Standardowo czas pracy powinien nam zająć około 15 sekund i do końca czasu trwania minuty mamy przerwę i na początku danej minuty zaczynamy kolejną serię. Osoby początkujące mogą zacząć od 6-minutowego EMOM-u, czyli 6 razy wykonujemy po 10 swingów. Następnie możemy wykonać dłuższą przerwę, nawet 5 minut i spróbować taki jeszcze jeden EMOM powtórzyć. I możemy nawet powtórzyć go jeszcze raz, czyli w sumie 3 razy EMOM po 6 minut. Jeśli jesteśmy coraz bardziej zaawansowani, możemy dokładać po jednej minucie do każdego EMOM-u, czyli potem będziemy mieć EMOM 7 minut, EMOM 8 minut, EMOM 9 minut i EMOM 10 minut. Jeśli jesteśmy w stanie wykonać więcej, polecam też już stopniowo zwiększać obciążenie, zwiększać, na przykład możemy dodać gumę do kettlebell swing lub zwiększyć jego wagę. Dziękuję za oglądanie filmiku. Zapraszam do komentowania, polubienia i subskrybowania. Dziękuję i pozdrawiam.